W grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police rozmawiam z panem prezesem Wojciechem Fardackim. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu, witam pana redaktora. Dzisiaj jest uroczystość, na której dziękujemy polickim siatkarkom za zdobycie Pucharu Polski. Tutaj niektórzy Mistrzostwo Polski ogłosili, ale to chyba jest dość oczywiste, że to tylko jest kwestia bliskiej przyszłości. Panie prezesie, te sukcesy sportowe, czyli siatkarki, Lewandowski, i no właściwie to już jest bardzo wiele, bo to są wyczyny na najwyższym poziomie. No, skoczkowie, którzy w tym roku, jakby nie było, też Puchar Narodów najprawdopodobniej zdobędą. No i mistrzami świata. I są mistrzami świata, o tym zapomnieliśmy, bo to takie jest naturalne, że oni co roku coś zdobywają. Więc to są rzeczy, które widać i które grupę Azoty Police jednak bardzo mocno rozstawiają. Kiedyś się mówiło o tym ekwiwalencie, teraz się mniej mówi. Czy tu chodzi raczej o ten wątek taki społeczny bardziej niż biznesowy, czy może jest tak, jak było kiedyś, czyli przede wszystkim biznes? Należy łączyć wszystkie te elementy. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu w grupie Azoty jako całości jest szczególnie widoczna, również tutaj w Policach. Ekwiwalent my badamy i zawsze będziemy badali. Także to jest szereg aspektów. Również nasi pracownicy sportem się interesują, sport uprawiają. Grupa Azoty jako całość w wielu obszarach różnej aktywności sportowej bierze udział. Na tym najwyższym poziomie zawodostwa wspomniał pan o skoczkach, które rozsławiają całą grupę. Pogoń Szczecin, no to jest duma Pomorza i nie tylko całej grupy Azoty. Siatkarze Zaksy, siatkarki Chemika Police, piłkarze Chemika Police, no też mamy Wisłę, Puławy, no to już są lokalne, ale też z takiego top poziomu, no to jest też Unia Tarnów, Żużlowcy, świetni piłkarze ręczni z Puław. Także możemy wymieniać bardzo dużo dyscyplin i tych aktywności, które wspieramy i finansujemy. Również indywidualnie wspieramy sportowców, bo tutaj nasza sława, Marcin Lewandowski, który jest naszą dumą i też sądzę, i on to podkreśla, iż ta współpraca z grupą Azoty pozwoliła mu zachować spokojną głowę i ma ten komfort spokojnego przygotowywania się do zawodów, bo umowę mamy podpisaną do najbliższej olimpiady. Także ten horyzont czasowy był i jest wydłużony, także ma to, co zawodnik potrzebuje, spokój i też środki finansowe na to, żeby przygotowywać się. Efekty tego widać, bo medale, zwycięstwa, które osiąga, nas cieszą. Mamy przecież też i w Puławach Malwinę Kaproń, mamy szpadzistki, także w wielu obszarach też indywidualnych sportowców wybitnych grupa Azoty wspiera, natomiast Police szczególnie są dumne z siatkarek Chemika, bo przecież Chemik Police to jest w 100%, przepraszam za określenie, nasza własność, bo 100% akcji ma fundacja, której jesteśmy fundatorami jako grupa Azoty Police. Także tu jest nasz pełen wpływ, raz jako sponsora, raz z drugiej strony jako właściciela. Też pokazaliśmy, i tu słowa uznania dla pana prezesa Frankowskiego, prezesa Chemika Police, że przecież ten klub uporządkował. Klub Chemika Police, który miał niebotyczny budżet, ogromny budżet i został przez poprzednie władze zostawiony z długami w strasznej sytuacji, umowy horrendalne. Pan prezes Frankowski, cały sztab szkoleniowy i władze klubu uporządkowały sytuację w klubie. Też jeżeli popatrzymy na skład, przecież było wielu krytyków, że ta drużyna nie osiągnie żadnych sukcesów. Młode zawodniczki, w większości przecież Polki z reprezentacji, które się rozwijają i tutaj w Chemiku się rozwinęły przy świetnym trenerze zatrudnionym i znalezionym na czytelnych, przejrzystych warunkach, czyli można. Sukces sportowy tak, ale przy normalnym, przyzwoitym funkcjonowaniu i działaniu, bo Grupa Azoty wydając środki wypracowane przez pracowników, będąc spółką giełdową, musi zwracać uwagę na sposób funkcjonowania
podmiotów sportowych. Ten sposób działania musi być zgodny z prawem i te środki muszą być właściwie wykorzystywane. Zależy nam na rozwoju młodzieży i ta zmiana pokoleniowa w Chemiku Police, w drużynie siatkarek jest szczególnie widoczna i to nas cieszy, że tyle naszych zawodniczek z Chemika Police jest w kadrze narodowej, czyli znalazły tutaj miejsce rozwoju, spokojne zasady funkcjonowania. Martwi nas, i tego nie ukrywam, sposób działania Związku Siatkarskiego, Ekstraligi, bo ta sytuacja, która miała miejsce z naszą młodą siatkarką, która po ukończeniu 18 lat w sposób niezgodny z przepisami, co do tego nie mam wątpliwości, pożegnała się z Chemikiem Police. Związek Siatkarski to ewidentne łamanie prawa zaakceptował. Sprawa jest w sądzie, bo nie może być takiej sytuacji, że ktoś zgodnie z prawem podpisuje umowę, łoży ogromne środki na rozwój młodej siatkarki i potem w określonym momencie ona odchodzi w taki sposób, a nie inny. No może ktoś chciał przeszkodzić Policą, no tak. nie łatwo przeszkodzić Policą. Też jeżeli popatrzymy na ten szum przez jednego z agentów, który o mobbingu wywołał cyrk na całą Polskę, okazało się po sprawdzeniu, że to tylko w głowie tego agenta ten cały pomysł i zdarzenie się urodziło, zostało wyjaśnione. No, jak nie mają, wolałbym tych normalnych agentów, natomiast jak najgorsze doświadczenia z perspektywy Chemika Police mieliśmy wcześniej z agentami. Mam nadzieję, że również ten obszar zostanie uporządkowany i będzie to wszystko mieściło się w ramach prawa. Dzisiaj było podziękowanie dla polskich siatkarek. Jutro będzie Marcin Lewandowski. Tak. Także zapraszamy na jutrzejszą. No tak szybko jak Marcin Lewandowski nie biegamy, ale staramy się dotrzymać mu kroku. W działalności produkcyjnej, gospodarczej Grupa Azoty też nabrała przyspieszenia, biorąc przykład i wzór z Marcina Lewandowskiego. Rozumiem, finalizujemy wynik, to jest jeden element, a perspektywy i rozwój w następnych latach, bo to jest najważniejsze, żeby zapewnić tą stabilną perspektywę w następnych latach i to wszystko, co w ostatnim okresie robiliśmy, do tego zmierza. Przejęcie Kompo, ekspert, ale przede wszystkim najważniejsza i największa inwestycja w polskim przemyśle, Polimery Police, gdzie w tej chwili i dzisiaj chyba i w najbliższych dniach już kluczowe decyzje będą się pojawiały, które temu projektowi pozwolą nabrać takiego tempa, jakie ma Marcin Lewandowski. Dziękuję bardzo. I te porównania na koniec tutaj są dosyć obrazowe, także do bardzo zobaczenia dziękuję. Na jutrzejszej uroczystości z Marcinem Lewandowskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.